sumie park, który faktycznie prowadzą no. Amerykanów, to jest chyba ta Fit Lovers, oni są teraz popularni, tak? No, są popularni. Co sądzicie w ogóle o Fit Lovers? Rovers. Fit Rovers. O, będziemy Rovers. Może nie. Z lovelami. Rowerami. Będziemy Fit Rovers. Fit Rovers? No, chyba jak taki Cezar. No, byśmy byli ten dwusiedzeniowy rower. W takiej dorożce bym z tyłu siedziała i... Tak, Fit Rovers. Ty byś mnie ciągnął. A ty byś wymieniała bidony. No. Mamy dwa takie same samochody. O. No, bo to jest taki właśnie event mercedesowski. Aha, tutaj. Czyli wszyscy mają te same? Wszyscy mają te same i... Mamy w końcu różne szanse w miarę... O, właśnie wjechałam w drzewo. No, tak nie wiem. Czekaj, bo ten wyścig jest taki... my przez siebie przenikamy. Czekaj, jak tu jechać? Aha, bo to są takie strzałeczki tylko. I lankedy na rowerku cisnąć, no. Przypakujecie trochę i będzie git. No, będziemy Fit Rovers. Tutaj widz napisał, że przypakujemy trochę i będzie okej. Okay. Fit Rovers mi się podoba. Jak mamy przypakować, to może jednak ten VR by się przydał. O, się. Tutaj kotek sobie w prawo. Bo tutaj no jest tutaj, ten punkt. Nie? Tu, zobacz. No tak. Aha, bo on jest taki ten. To nie jest że przez konkretne bramki, tylko przez główny taki punkt. Możesz na pszczoła jechać pod górę. No właśnie widzę. No bo tam te strzelki tak jakby prowadzi. Myślałam, no. Że też. Tak. No. Dobra, to jadę. Fit Lovers. Nie fit, nie stop. O Boże. Pączek napisał nie fit przez F i T, tylko jak stopa, czyli fat cover. To jest fit, nie? Ty zboczeńcu! Słodka z was parka. Gdzie ty kotek tam? Zcipcipowało cię gdzieś w kosmos. O mnie też. O shit! Co? Ja nie jem czekolady! No to ja dzisiaj za nas są dwóch jakby. Zjadasz wszystkie lody? Nie, no jeszcze zostało trochę lodu. Ale czekolady już nie bardzo. Zjadłaś tą gorzką czekoladę niedobrą? Nie, kupiłam słodką. Gdzie? No już nie ma to, nie ma co pytać. Kupiłaś słodką czekoladę i mi nie powiedziałaś? Ty masz loda. No ja jednego mam. Dwa. Tak? No. Więc możesz mi to wybaczyć. No dobra, no. Co? Wbijam to was na lody, Grzecho. Co ty, Grzecho? Daj spokój. O, ktoś napisał nam nową nazwę. Cheap Rovers. Jeszcze lepiej. O, cześć, Angela. Cheap Rovers. Dymy z Angelą. Już zaczynają się dymy. Ale wam niewiele trzeba, żeby was nakręcać, no. Angela, powie tylko jedno słowo i już. Jaka czekolada? Mieliście stworzyć Fit Rovers. Rovers. Gdzie ty się... No ja nie wiem, co ty tu robisz? Jest. Już nie, no, wszystko skosiłaś. Przez co ci jedzie? Ale nie było napisane, że można. Aha, nie można pływać. Ja nie wiem, jak my tam mamy dojechać, ale chyba nie przez tą wodę. Game Rovers. Cheap Gamers, o. Coś napisał. Cheap Gamers. Dobre. Cheap Gamers. No i fantastycznie. Jak ty to ugrywasz? Tak. Team Gamers Fit Passat. Co wy tutaj jakieś dziwne rzeczy piszecie? No i superowo. Dziwny ten wyścig był. Może spróbujcie w PUBG'a. Wiesz co, Angela nie lubi takich strzelanek pierwszoosobowych. Ale Splinter Cell byś pograła, nie? Splinter Cell jest fajny. Prawie trochę kamerę.
została? Zastanawiam się, którą część zagrałam z tego Splinter Cella. Splinter... Jaka była ostatnia Splinter Cella część? Splinter Cell Black Ops chyba? Black Ops? Nie, Black Ops to był ten. Co to było? To był Call of Duty chyba. Ja się też nie orientuję w tych wszystkich częściach Call of Duty. Jak z tego Splinter Cella to ja dawno grałam. Chyba było 3 lata temu. Resident Evil. Blacklist! A nie Blacklist. Black Ops. Blacklist. A po ile to jest? Byśmy kupili dwie kopie. No nie wiem po ile to jest. No ale fajnie by było to przejść razem. No właśnie, ale... Ile można w Fordze grać, nie? Tunigować samochody na maksa, 500 na godzinę. O, Resident Evil, właśnie. A Resident Evil to nie miał być teraz... Tylko tak, popatrz, tutaj musisz, patrz kotek. Co miało być? Chip, zobacz. Co? Tutaj masz łup, nie? A, dobra. Wjedź no. w niego i go zbierz i ten, Wiadek będziesz nie. mogła ulepszyć samochody. Dobrze. Nowa seria z dziewczyną, a potem szybkie przejęcie kanału i chip, papalucek. No, szybkie przejęcie kanału przez Angelę. Ty, ale to by nie było głupie, nie? Fajnie by było w sumie, jakbyś miała taką swoją serię, wiesz, że ty tylko siedzisz przed komputerem i sobie nagrywasz. To nie jest głupi pomysł. Ciekawe, czy byś miała więcej wyświetleń niż ja. A jak myślicie? Angela mogłaby mieć więcej wyświetleń niż ja? Myślę, że na początku możliwe. Kurde. Wiesz, bo to jest ten efekt i potem kobieta. Wiesz, no, kobieta gra w grę. I co byś grała? Jakbyś grała jeszcze w taką wyścigówkę w dekorze, coś? Mów po Angela. A czemu nie chciałabyś mieć kanału na YouTubie dzielnego? Szczerze powiedziawszy... No bo jak już robić kanał na YouTubie, to już bym wolała robić coś porządnego. A no. A nie tak, że sobie tylko siedzę i nagrywam, tylko mieć jakiś taki pomysł na to. Ale i wszyscy są na tak, jeśli chodzi o ten, o to, żebyś miała serię u mnie na kanale. No. Znaczy wiesz, jeżeli będę musiała wybrać pomiędzy niegraniem z tobą, a graniem z tobą na streamie, to już będę grać. Czekaj, bo nie nadążam. No jeżeli bo będziesz musiała wybrać między... Jeżeli będę musiała wybrać pomiędzy w ogóle niegraniem z tobą, a graniem z tobą na streamie, tak jak dzisiaj na przykład, no to wolę wybrać granie na streamie niż niegranie dzisiaj. Aha. No ale na przykład przypuśćmy, że wiesz, taka oddzielna seria, taki ekskluzyw Angela, nie? Jejku, no coś ty nie, coś przesady. Że jesteś sama przed komputerem i ty prowadzisz tutaj chip gameplay. Nie, no to jest twój kanał, ty sobie go wypracowałeś. No tak, ale też mogłabyś mieć taką swoją serię. Nie, dobra, Angela to jest taki ekskluzyw, to nie można tak. Ja nie mogę jej tak wykorzystywać, ona też ma swoje rzeczy. Angela to jest tak ekskluzywnie tylko na niektórych streamach, jak się zgodzi. Cześć. No, albo na jednym, którym się nie zgodzi. Którym się dowie. Co? No co, już nie pamiętasz? Aha. A! Ja pamiętam. Jak nie. Ej, co ja za samochód tu wybrałem? Dawaj, kotek ten. Ty tu niedźwiadki biegają. Dobrze, następne, tak? No, jakieś tam wybierzemy sobie. Później jak będę mieć dużo pieniędzy, to mogę tuningować? Cały czas możesz tuningować, bo części no wiem, nie trzeba tak kupować. Po dwie, po trzy, to wiesz, to tak mało. No i tu się tak wygrywa. Cały. Trzeba wykupić premium, żeby oglądać Angel. Oh yeah. Mów po angielsku. Czy będzie live z GTA Online? Czy ja wiem? Angela zaprosiła na zawody. Dobra, jedziemy. Czekaj, muszę oddalić ten mikrofon twojego tego komputera, bo tu leci licencjonowana muzyka. Aha, no to czekaj. Ściszyć trochę. Ściszę, no. O, zresztą nie potrzebujesz dźwięku. Nie ma potrzeby. Nie, tutaj w tej grze nie trzeba. O nie, czekaj, bo muszę ten. Ojej, chcę zmienić samochód. Shit. Bo ja nie chcę tego motora. On jest za szybki. Kurde. Ekskluzyw odcinki dla sponsorów. No. Bo tutaj na kanale mam też paru sponsorów, nie? Tylko tak jedziemy. Gramy na PC-cie. Gramy na PC-tach, no. Właściwie to na laptopie Angela gra, ja gram na PC-cie. Ale wiadomo, o co chodzi.
Słyszeliście? PC must stay lives. Nie, konsole też są spoko, my też lubimy na konsolach grać. No i na Xboxie i na PlayStation. W co żeśmy grali? W Cupheada graliśmy. Cuphead, o Boże! Najgorsza gra świata. Cuphead. Jakich? Takich na dwójkę, nie? No. Ale ma być Cuphead dwójka, bo się zajebiście sprzedał. Ja się nie mogę doczekać. Chociaż wiesz co, nie wiem, czy nie mogę doczekać. Ile my się tam nawkurzaliśmy przy tym Cupheadzie. Jest naprawdę okropna gra. Ja lubię takie kooperacyjne właśnie. No i to było sobie grać. Tak jak graliśmy Way Out na przykład. Tam było trochę takich zręcznościowych i łamigłówek rzeczy, nie? Bardzo fajne. I wtedy nawet dali możliwość, że jak ktoś sobie kupi grę, to wtedy może... Tak, to było, to było mega w ogóle posunięcie. To jest pierwszy raz ktoś takiego coś zrobił na rynku, jak w tym Way Out. No, było spoko. Dobry ruch. W Hunta możecie pograć. A tam się łowi zwierzęta. Ty lubisz polować na zwierzęta, Angela, nie? No wy się śmiejecie, Angela była ostatnio na polowaniu. Chcesz o tym opowiedzieć? Znaczy powiem wam tak. Ja generalnie przez ponad 3 lata byłam wegetarianką. No i wielokrotnie gdzieś tam pomagałam i nadal w sumie pomagam jakieś takie fundacje okozwierzęcy. I gdzieś tam jakby no w ogóle to do mnie powiedzmy sobie szczerze nie pasuje. Czekaj kotek, ja ci przerwę na chwilę. Dziękuję Kubik za donacik. O, tutaj Kubiks napisał, że zapisuje się na odcinki premium z Angelą. Odcinki z premium z polowania. Dziękujemy Kubiks. No, możesz kontynuować. Angela była wegetarianką i ten... No, to znaczy generalnie jakby chodzi o to, że no nie pasuje do mnie coś takiego teoretycznie, ale... No wiecie, przeważnie jest tak, że jakby macie jedne poglądy, jakby popisy się po stronie powiedzmy prawej, to są po lewej stronie te totalnie inne poglądy. No. Przeważnie ta prawa i lewa grupa się ze sobą kłócą. Raczej no tak. Ciężko jest dojść do takiego środka, albo przynajmniej dowiedzieć się, co ta druga strona faktycznie myśli, oprócz obrzucania siebie błotem. Więc postanowiłam sama zobaczyć, jak to jest i co myślą faktycznie myślili, więc się trochę tam kradłam. Zadałaś im pytania też odpowiednie, nie? No, poszłam i po prostu zapytałam. Rozmawiałaś z nimi. Porozmawiaj z nimi, po prostu to jest zobaczyć, spoko. Jak to jest. A zresztą postrzelałaś też z broni, ja sobie nie wyobrażam. Nie, no coś ty. Nie strzelałaś? Nie. No jak nie? Mówiłeś, że strzelałaś. Można strzelać z broni do zwierząt. Ale nie do zwierząt. No nie, a tak do puszki to sobie strzeliłam do puszki. No to mówię, że do puszki wiesz? Strzeliłaś. Boże, nie stresuj mnie tak. Ja już myślałam, że dzisiaj będę miał karę czy coś. Nie, spokojnie. Oj, shit. No ale fajnie, bo właśnie daleko tam mają strzelnicę, więc można się przejeżdżać. Także jakbyś chciał postrzelać. Tutaj niedaleko mnie też jest szczelnica. Czy możemy sobie pójść? Możemy. Czy jak ja tutaj z mapy wybiorę sobie jakieś wyścig, to wtedy też może dołączyć, tak? Tak, nie ma znaczenia, czy wybierzesz go tak, czy tak. Dobra. No obojętnie, co tam sobie wybierzesz, będzie okej. To jest jakiś drift. Drift? Aha. No dobra, możemy wziąć drift, ale uprzedzam, że... To jest trudne? Nie, jest głupie. Znaczy ja nie lubię. Aha, no dobra. Ale to chyba nie był drift. Tu jest odjazdowy drift, a tu jest drift. Terminal D drift. No to dawaj to. Bo tu i tak trzeba przejechać, nie? No dobra. To jeszcze tego nie próbowaliśmy. No dobra, to spróbuj. Do kąta. No, będę miał karę, ja nie mogę zapominać. Kto z was ma dziewczynę albo miał? Zapomnieliście czasami jakiejś ważnej daty albo czegoś, co wam mówiła? Spróbujcie tylko. I słyszeliście takie łączenie. Tak, to jest zaproszenie na samobójstwo. Także tutaj, o ty masz Skyline'a na starcie, ale superowo. Fajna parka będziemy. Nissan Skyline. Z podobnym robiłem teraz wywiad, tylko że ER, czyli Jupiter, a nie ten co ty masz taki. Co to był w ogóle za kolor? Bo ona takie jakby fioletowe. On miał kameleona i to nie no był właśnie. Lakier, tylko to była folia. Taka fajna, no. Wow. Parę tysiaków dał za to. Ile coś takiego kosztuje?
parę tysiaków. Wow. 5 tysięcy chyba kosztuje taka, jeszcze lepsza niż on miał, on kupił taką tańszą trochę. No i tu trzeba tak bokiem, nie? Tip-tipować. Upolowała ludzka. Byłaś na polowaniu i upolowałaś ludzka, czy nie? No nie wiem, w sumie kto by upolował. Co? Ej właśnie, waszym zdaniem to faceci powinni polować na dziewczyny, czy dziewczyny na facetów? Jakbyście byli, powiedzmy, nie wiem, gdzie się poznaje przyszłe dziewczyny. No powiedzmy, że jesteście w jakimś takim charakterystycznym miejscu, gdzie się poznaje przyszłe dziewczyny. I podchodzi do ciebie dziewczyna i cię zaprasza gdzieś tam. To jak to? To fajnie czy nie fajnie? Bo ja bym się czuł dziwnie. Prędzej to ja bym zaprosił. Gdzieś tam. Faceci na dziewczyny. Ja jestem raczej wychowany w takim przekonaniu, że to bardziej faceci powinni atakować. Dziewczyny na facetów. Ciężko powiedzieć, nie mam doświadczenia. No, rozumiem, no. Ja też nie mam doświadczenia. Ale dobrze, że chociaż z nas dwojga Angela miała doświadczenie, to jakoś to poszło. Także ten. Mężczyźni na kebaby. A! Bo ludzka. Jak ci idzie? Nie podoba ci się to, czy podoba? No wiesz co, takie dziwne to jest. No. W sensie dziwnie się jeździ. Chyba nie zdobyłam. Ja 20 tysięcy punktów zdobyłam, ale nie zdobyłam. Dam się poderwać, Kamil napisał. Kobiety do garów, ktoś napisał. O nie. Ej, kobiety do garów, ja dzisiaj robiłem kolację. I ja lubię gotować ogólnie. A jak kobieta na kobietę? Ej, właśnie, jak kobieta na kobietę. A jak facet na faceta, to co? No. No tak. Ej, mi się wydaje, że ta maździocha. Dziewczyny na ludzkę, tak. Ta maździocha ma strasznie mocny kąt skrętu. Wow. Mega to wygląda. Ludzki do karów. Ale te gry teraz niesamowicie wyglądają. No. Wow. Kiedyś to tak nie było. taka szczegółowość, nie? To jakiś amortyzator, tam jakiś cip. Fajnie. Angela, to może się dogadamy. Jakub Rybak pisze. No bo ja powiedziałem, że wiesz, że nas dwojga dobrze, że ty miałeś doświadczenie, nie? No właśnie zastanawiam się, co masz na myśli. No w podrywaniu. Oj, tu już zaczyna się ten niebezpieczny temat. Lepiej przestać konwersować i zachować ciszę. O, przepraszam, ale co? Ja cię tylko podrywałam na hej. Chcesz wziąć udział w Japońsku? Tylko pamiętaj, żeby wrzucić plastika, że będziesz okej. No. To się czuwi, ten się lubi, no. Na Mikołaja Ugotu i Angeli kociołek cip. Tam. Właśnie, a może na Mikołaja zrobić jakieś dobre jedzonko, którego jeszcze nigdy nie robiłem. Co ty na to? No właśnie nie wiem, co będzie w tym kociołku cip. Czekolada topiona. Dosyć fajnie dochodzą te zaproszenia tutaj. Jak wjeżdżasz do tego, od razu mam. No właśnie. Tak spoko jest. Tak, cip. Mam jakieś ładne samochody za chwilę. No bo ty masz wszystko, wiesz, goldy odblokowane. Wow. Na bogato. Zamówka KFC.
O, Grzecho mówi, że na Mikołaja, żeby zabrać cię na kiełbachę do Grzecha. Grzecho ma dobre kiełbaski i to ognisko robi. Co ty tak wyrwałaś? Tymi samochodami się fajnie i szybko jeździ. A ty byłeś w końcu w lato? No, byliśmy wtedy ten, w górach jeździliśmy, vloga nagrałem wtedy. No, vloga to widziałam, że kiełbaska była. Była wtedy kiełbaska, no. Kiełbaska. Grzecho ma dobre kiełbaski. No Grzecho Fortuny już wydał na te kiełbaski, co ja u niego tam byłem. No bo to drogie jest, on tam drogie kiełbasy kupuje, zamawia gdzieś na zamówienie, składane tam specjalne składniki, jakieś platynowe dodatki, zdobienia. No a potem do ognia na biur. Grzecho lubi takie spalone właśnie. Na gorąco. Teraz się zagody. No, na gorąco kiełbachy. Tak rozmawiam o kiełbachach, to przypomniał się jakiś sprzedawca. O, bez skitu, ej. Ostatnio byliśmy na targu i był taki sprzedawca, który tak zajebiście sprzedawał kiełbasę, że mam tu głowa się nie mieści. Do każdego klienta dawał próbki kiełbasek. Ja w ogóle, my stoimy w kolejce, on na nożu podaje nam kawałek kiełbaski. Proszę, proszę brać, proszę próbować. Jedna babka tam powiedziała: o, pan ma drogo te kiełbasy, coś tam, mówi: proszę pani, jak on to powiedział? Nie kurzyć, nie brać kredytów, nie pić i na wszystko będzie. A jak pani znajdzie gdzieś tutaj w okolicy taką kiełbaskę, niech mi pani przyniesie i pani zwrócę pieniądze, o coś takiego. O, taki był kurde kazak i do każdego tam dokazywał. Tu numer telefonu, tu na SMS można zamówić. Wszystko ogarnięte, nie? No szczególnie do tych pań tam w kolejce, chociaż... No bo panie to najlepsze... To się też tam... No oczywiście, że tak, bo wiesz... Panie to zawsze spojrzą, czy to się im opłaca, czy nie. A facet to, a dobra, tam kupisz wszystko i tyle, nie? Ale z kobiety częściej zresztą wtedy kupią, tak? Jak im się spodoba produkt. A faceci to jednorazowo wydadzą i pójdą sobie gdzieś indziej. Tak ja myślę przynajmniej. Myślisz, żebyś tak zrobił? No, dobra kiełbacha była, kurde. Ale wiecie, jaka dobra była, naprawdę. Taka chudziutka, fajna, same mięsko. No jak mogłaś zgłodnieć? Dopiero co ja tyle jedzenia zrobiłem. Za mało czekolady to się. Ej, serio jesteś głodna? No. Tam jeszcze ten, odłożyłem trochę tego. Sobie zjesz, nie? No, potem sobie. Cip! A co dzisiaj robiłeś w Fordzie? O, dziękuję, że pytasz. W sumie szalone rzeczy jak zwykle. A co? A nic, tak ciekawa jestem. Co tym razem? No, takie tam, więc w sumie... Robiliśmy zlot Volkswagenów dzisiaj. Fajnie było. Fajnie było, ale wszyscy wzięli te same samochody. Wszyscy wzięli garbusy. A na takim zlocie ile tam osób może być? 12. A co? A, szkoda, że nie można tak całej mapy zapełnić. No, samochodami. Fajnie by było. No i w cip-cipach jest 2000 osób już w tej ekipie. Zrób jajecznicę z cukrem. Ty jajecznicę z cukrem i zjadła? Angela teraz patrzy, co wy piszecie na czacie, więc macie okazję z nią porozmawiać. Angela cały czas tutaj patrzy, więc ona przegląda ten czat i się wami interesuje. Bo ona ogólnie... Bo wiecie, ona tutaj na kanale często nie występuje, ale czyta czasami tam komentarze, czasami jesteś też na streamie, nie? Jak nie macie u mnie. Jesteś na streamie i gdzieś tam patrzysz, co ludzie piszą, ile ludzi jest na streamie i tak dalej. Hej Angela, jak się masz? To Grzecho. Ciastonek, no, nie ma ciastonka.
Czy masz konto w Fordzie? Ty nie masz konta, chciałabyś w Fordze pograć? Fordza jest taka trudniejsza trochę, wiesz, do grania. Tam bardzo łatwo wypaść z drogi. Tak szczerze powiedziawszy, to ja bym chciała... Najbardziej, to ja bym chciała po prostu zagrać w grę z tobą, taką... Kooperacja. No właśnie, to, to jest... Tak to w sumie, albo w tego Overwatcha możemy częściej zacząć grać. No, on jest tak fajny. To, bo tak to Tylko ten Overwatch jest no taki trudny trochę, nie? Bo ty tam dopiero zaczynasz, a ja już... No, właśnie. A ja już jestem taki, wiesz... Nie powiem, że zaawansowany, ale dużo tam gram. No ale to tak jak ja wchodzę. A ty znowu wiesz. Asysty włączysz i git. Dawider pisze. Dawider to jest taki jeden z lepszych zawodników u nas w ekipie. Jest taki bardzo szybki. No i ten, i mówi, że jakbyś asysty sobie połączała w Fordzie, to by było. Nie wiem, no... W każdym razie, no, mi się wydaje, że The Crew to jest taka gra... Nie wiem, no... Tak jakbyś na telefonie sobie odpaliła jakąś grę i grała. Nie ma tu nic nadzwyczajnego. No przyjemnie się na grę, jest prosta. Casual. Tak, i casual, dokładnie. Ale ja bym właśnie pograł w taką kooperację, tak jak graliśmy ten Way Out, nie? To było no. Spoko. Ale kurczę, kiedyś były takie gry, że wiesz, się szło do kogoś... Tak, było sporo i tego. I się działo na jednym komputerze obok siebie i gdzieś tam się grało w jakieś... Może te gry nie wyglądały jakoś super, ale no... No właśnie były grywalne. Jakie gry były tego typu? Resident Evil był taki... Ty, może właśnie w Residenta, bo tam można chyba w kooperacji trochę grać. Ale masz ochotę na jakiś horror, czy jakieś takie łamigłówki, czy... To lepsze... Bo jest w sumie ten portal. Grywalne. Grywalne, byłyby grywalne. Nie, akurat portal już mi podoba. Nie podoba ci się. Znowu na głowę wylądowałem. No wiesz co, to nie jest twoja wina, to jest dlatego, że masz za wolny motocykl jeszcze. I on nie doskakuje tam dalej. A to trzeba, jak będziesz miała szybszy, to będzie doskakiwał dalej właśnie. FIFA. Widzowie bardzo chcę, żebym w FIFA grał. Ja nie lubię piłki nożnej nawet. W Astronir, właśnie, Dawider pisze, żeby w Astronir. Kojarzysz to? Nie kojarzysz tej gry? Zarypiasta jest, ja ją uwielbiam. Tam masz takie fajne ludziki i sobie budujesz bazę na różnych planetach. Ale ty nie lubisz science fiction chyba, nie? No, tak, nie bardzo. Ale tam w sumie takich science fiction elementów, ja wiem, no jest trochę, ale to chodzi bardziej o przetrwanie. Co ja bym zrobił? Rayman jest bardzo fajny. Rayman? Takie platformówki byś wolała bardziej? Mnie zainteresował ten Splinter Cell, bo tam trzeba bardzo w kooperacji działać, tak żeby ogarnąć, no. Jeszcze jest ten Ghost Recon, jak on się tam nazywa, z takim otwartym światem. No to do tego mógłbym właśnie też załatwić ci kopię. No, jest kilka takich gier. Tam się też strzela, jest widok z trzeciej osoby, więc nie pożygałabyś się. Pytaj się o Mass Effect Andromeda, ale w Mass Effectie nie ma kooperacji, a my szukamy coś na kooperację. Ghost Recon Wildlands, właśnie. Minecrafta. Nie, no Minecraft to chyba nie... Nie jest trochę tych gier. Ogień i woda, a ojejku, to jest takie na... Fireboy and Water Girl, tak? Grałeś to? Nie. A Overcooked? No właśnie, przecież dwójka teraz wyszła tego Overcooked. Ale to jest jakieś takie, jakaś minigierka taka, nie? To śmieszkowe. A jak to The Cruz ci się podoba? A to The Cruz fajne, jest takie... Lightowe? No jest takie...
takie, że ja sobie wracę, chociaż gram w to ile. Dziękuję za donatik, hejcia, Kacp TV. Dziękuję bardzo za donate. A zobacz, 101 zł już ci się nazbierało na prezent. Ojej. Miło. Far Cry 5 jeszcze jest. Far Cry, ja wiem. Kojarzysz Far Crya, nie? To jest taka strzelanka. Far Cry akurat. Far Cry właśnie nie podchodzi. Nie podchodzi ci, nie? No tam mi też właśnie jakoś tak. Need for Speed Underground 2? Tam nie ma kooperacji. A czy w sumie można by tam grać, ale... To nie jest taka kooperacja, że kooperacja. Tam w multiplayerze są po prostu takie wyścigi, na które można się zaprosić i tyle. Ewentualnie. Julas pyta, Luzka, czemu nie ma Forza Horizon na Xbox 360? No bo Forza Horizon... Znaczy jest Forza Horizon na Xbox 360. No. Ale... ale chyba jedynka. Jedynka jest i dwójka jeszcze jest na 360 Forza Horizon. Angelika, masz psa czy kota? Ktoś się pyta. Mam dwa koty. Dwa koty. Burcie i Lale. Tak. W Dying Light, tu jeszcze propozycja. Dying Light też by ci się inaczej nie spodobało. Ale Dead Island by ci się spodobało. Ale mi się, ja jestem ciekawy tego Splinter Cell'a, wiesz, bo ja nie grałem nigdy w to, a bym spróbował tej gry. A wiem, że tam właśnie fajnie można kooperacyjnie grać też. No, a nie, naprawdę jest super. Przeżyć, no to ogarniemy, postreamie na pewno. A co się dzieje? Sea of Thieves. Sea of Thieves, bo to kiedyś... Popularne to było. Wielki był boom na to? Tak, ale się nudne zrobiło. No, ale właśnie no? W pewnym czasie się zrobiło nudne, ale podobno coś wprowadzili, jakieś zmiany. Tak, no, że tam można jakieś posiadłości, coś można mieć takiego, nie? Wiesz co, ja nie wiem, bo ja tylko widziałam, wiesz, let's play z tego. Na aha. Początku jak to wyszło, ale tak to... Okej. Okay. Oj, znowu nie zdążyłem zmienić. Kurde. Scrap Mechanic. Spin Tires. Mnożymy pieniążki, anonimowe na nieprawdziwe. O, kotek, ktoś przesłał 100 zł! Ojej! Dziękuję za donacik! Przyjaciele! 100 zł na prezencik, zobacz, uzbieraliśmy 202 zł. O matko, to za to... Ja pierdzielę, ej, dziękuję anonim! Anonimowy anonim. No pierdolnik. Kotek! Ty tutaj zbajerowałeś widzów. Jak jest? Jaka skromna. Ej, bo... Bo ty, ja wiem co ty chciałaś, ale nie mogę chyba tu takich rzeczy mówić. Co ja chciałam? No chciałaś bieliznę. Ty lubisz bieliznę. Każda kobieta lubi bieliznę, każda lubi ciuszki, nie? Czy ja wiem? To znaczy... To jest trochę taki zbędny wydatek w sumie też. Co się stało? Właśnie próbuję wejść na... Wyścig. Aha, po prostu beca, fajnie. No wiem, a co chciałeś? Ustawienia gry, powiadomienia gry, pokaż mi ekstrawanie, widzisz? No i co zrobiłaś? No, ja chcę wejść. Aha, my już jesteśmy na wyścigu. Jesteśmy na wyścigu. Ty patrz, ja myślałam, że my nie jesteśmy na wyścigu. Jesteśmy, jesteśmy. Nie, no bo w sensie no. Fajnie jest mieć duży wybór rzeczy, ale tak naprawdę po co tyle tak? No wiesz co, dla jak ja jestem facetem, to dla mnie dużo rzeczy, ja nie lubię mieć za dużo ubrań nawet, ale kobiety lubią właśnie sobie dobierać kolorystycznie i różne rzeczy. Nie, no nie do końca strata czasu, bo też dobrze jest dobrze wyglądać, tak? No tak, ale czy ja wiem, czy trzeba temu poświęcać 3/4 swoich myśli i życia, jak to ładnie wygląda. No, to też trochę. Brzami Damian. Lepiej się skupić na ważniejszych rzeczach chyba, nie? W życiu. Może gdzieś pojechać. Chcę zobaczyć cię. O! Czyli co, chcesz na Mikołajki gdzieś fajnie pojechać? Zobaczyć coś ciekawego. No. Wolałabyś to zanim... co moglibyśmy zrobić. Zamiast przedmiotu jakiegoś? Tak. Tak? Zdecydowanie? No. Będziemy mieć wspomnienie jakieś fajne. Ha. Razem. W sumie tak. Bo widzicie, mieliście... Niektóre osoby tutaj pisały, że... Nie ma co coś materialnego kupować. Ale z drugiej strony to też fajna pamiątka, nie? No. A to takie bardziej od serca, jak ktoś coś
zrobi jakiś tam. To wtedy to jest takie ciekawsze, nie? No. Jeju. Ale to jest 100 zł, przecież ja nie mogę w to uwierzyć. To jest największy donate, jaki dostałem chyba od roku. Jak nie więcej. Naprawdę. Naprawdę. Taki jednorazowy, nie? Także chyba będzie trzeba nakręcić jakieś vloga, jak coś razem lubimy. Na te Mikołajki. Bardzo, bardzo miłe. Dziękuję.